Cześć! Zaccji tego, że po ostatnim moim filmie pojawiło się trochę niedomówień, postanowiłem, że nagram dogrywkę, skupiając się na odpowiedziach na pytania, które się pojawiły, jak i odnosząc się konkretnie do przypadku tego pojazdu, o który jest całe zamieszanie. No i co najważniejsze, odpowiemy sobie, mam nadzieję, jednoznacznie na to bardzo ciekawe pytanie. Czy pojazd napędzany siłą wiatru może poruszać się dokładnie z wiatrem szybciej niż prędkość tego wiatru? Wcześniejszy film był dosyć teoretyczny i wiele osób, jak myślę, nie potrafiło przełożyć wniosków z niego płynących na to, aby sobie to poukładać w głowie i przenieść na ten konkretny pojazd. Dodatkowo, ostatnio nie skupiłem się za bardzo na początkowej fazie. Wyszedłem z założenia, że nie jest ona zbytnio interesująca, ponieważ dopiero przy prędkości równej prędkości wiatru zaczynają się dziać cuda. Jednak tym razem postaram się omówić skrupulatnie cały eksperyment, mając na uwadze aspekty, które sprawiają problem w zrozumieniu tego zjawiska. Zacznijmy zatem jeszcze raz. Mamy nasz pojazd w początkowym momencie eksperymentu. Stojący nieruchomo względem Ziemi, ale poruszający się względem mas powietrza. Dosłownie na chwilę załóżmy wariant, że pojazd nie ma styku z Ziemią i zastanówmy się, jakie siły na niego działają, pomijając grawitację. W tym układzie tylko jedna siła. Opór aerodynamiczny, który działa na jego całą konstrukcję, a precyzyjnie na jego powierzchnię prostopadłą do tej siły. Co się zatem stanie w takim układzie? Oczywiście ta siła poruszy pojazd względem Ziemi i będzie go względem niej rozpędzać. Jednocześnie będzie wyhamowywać pojazd względem mas powietrza. Aż do momentu, gdzie ona przestanie na niego oddziaływać. I ostatecznie pojazd będzie nieruchomo względem powietrza. Właśnie do takiego stanu docelowego będzie dążył ten układ. Mam nadzieję, że jesteście dalej ze mną, i to przynajmniej na razie jest logiczne, zrozumiałe i intuicyjne. Ok, więc wróćmy do pierwotnego układu i dołóżmy do naszego modelu Ziemię. Jakie siły teraz działają na pojazd? Tak samo jak przed chwilą działa siła oporu aerodynamicznego, ale dochodzi również siła tarcia jego kół o Ziemię. Jeżeli ta siła będzie mniejsza od oporu aerodynamicznego, to pojazd tak samo jak wcześniej zacznie się poruszać. Hamować względem mas powietrza i przyspieszać względem ziemi. Zakładamy, że opór tarcia kół jest stały. On dopiero się zmienia i rośnie przy znacznych prędkościach. Natomiast opór aerodynamiczny zmniejsza się wraz z prędkością. Zatem, gdyby nic więcej się nie działo w tym układzie, to doszłoby do sytuacji, w której pojazd by zwolnił względem mas powietrza na tyle. Aby siła oporu aerodynamicznego zrównoważyła się z siłą tarcia tocznego kół. Pojazd przemieszczałby się wolniej niż wiatr względem Ziemi. To jest stan docelowy, do którego będzie dążył taki układ. Zauważcie, że w tym układzie energia z opracających się kół, która powstała, nie została w ogóle zagospodarowana, a ona jak najbardziej się pojawiła. Zatem warto jeszcze ostatni raz wrócić do początku, aby dodać ostatni element układanki czyli śmigło. W poprzednim układzie energia, która napędzała koła, była na swój sposób marnowana. Ziemia nie tylko stawia opór, ale też dzięki temu oporowi wprawia koła w ruch i generuje energię. Więc warto tę pozyskaną energię jakoś zagospodarować. Dodajmy zatem mechanizm, który wykorzysta tę energię z obracających się coraz szybciej kół do napędzenia śmigła. Na początku eksperymentu na nasz pojazd działają zatem dwie siły: opór aerodynamiczny i siła tarcia tocznego kół. Jak siła oporu aerodynamicznego jest większa, to pojazd zaczyna przyspieszać względem ziemi, ale zwalniać względem powietrza. Dzięki temu ruchowi względem ziemi powstaje energia, która obraca koła i jest transferowana do napędzenia śmigła. Wraz ze zmniejszającą się prędkością względem powietrza maleje siła oporu aerodynamicznego, jednak wraz ze wzrostem prędkości względem ziemi rośnie prędkość obracających się kół, a co za tym idzie obracającego się śmigła które zaczyna generować coraz większy ciąg. Cały czas pojazd przyspiesza względem Ziemi, ponieważ bilans sił napędzających jest większy niż hamujących. Oczywiście z perspektywy Ziemi, ponieważ do czasu osiągnięcia prędkości wiatru, pojazd hamuje względem wiatru. Tutaj ważna uwaga: pomimo, że pojazd sam w sobie jeszcze nie osiągnął prędkości wiatru, to śmigło jak najbardziej może już generować ciąg, ponieważ obraca się wystarczająco szybko. W pewnym momencie, kiedy nasz pojazd osiągnie prędkość wiatru, wyhamuje w tym ośrodku, to siła oporu aerodynamicznego hamującego go względem powietrza zniknie. Jednak, z racji tego, że śmigło zdążyło już wygenerować ciąg przewyższający siły oporu kół i mechanizmu go napędzającego, to nic spektakularnego się w tym punkcie nie zdarzy. On dalej będzie się rozpędzał, ponieważ jest napędzany przez przemieszczającą się pod kołami Ziemię. A wraz ze wzrostem prędkości rośnie szybkość obrotu kół, co zwiększa prędkość obrotu śmigła i można by pomyśleć, że to będzie się napędzać w nieskończoność. Jednak tak się nie stanie, ponieważ siła, która pierwotnie poruszyła pojazd względem ziemi, teraz zacznie działać w drugą stronę. Opór aerodynamiczny pojazdu po przekroczeniu chwilowego stanu, kiedy pojazd stoi w spoczynku względem mas powietrza, zacznie teraz go hamować w drugą stronę. I wraz ze wzrostem prędkości pojazdu względem powietrza, ta siła będzie coraz szybciej rosnąć. Aż w pewnym momencie siły zrównoważą się i pojazd przestanie się rozpędzać. To będzie stan docelowy dla tego układu, o ile nie zmieni się prędkość Ziemi względem powietrza, ponieważ to jest jedyna energia działająca na ten układ. Jak już mówiłem w pierwszym filmie, wszystko polega właśnie na odebraniu energii z przemieszczającego się ośrodka, który porusza się tak jakby obok ośrodka, w którym umieszczony jest pojazd. Odpowiem teraz na kilka pytań. Pierwsze to najważniejsze: czy pojazd może poruszać się dokładnie z wiatrem szybciej od tego wiatru? Jak najbardziej tak, ale oczywiście to, czy pojazd pojedzie szybciej niż wiatr? Zależy przede wszystkim od tego, czy różnica prędkości Ziemi względem powietrza będzie wystarczająca, aby zrównoważyć straty starcia tocznego, jak i straty z mechanizmu transferującego energię do napędzenia śmigła. Jeżeli tak będzie, to pojazd jak najbardziej będzie w stanie rozpędzić się szybciej niż wiatr oczywiście z perspektywy Ziemi. Jak wygląda start z prędkości 0 względem Ziemi? To pytanie się często pojawiało. Z mojego punktu widzenia to była oczywista kwestia, dlatego w pierwszym filmie tego jakoś mocno nie zaakcentowałem, ale myślę, że po tym filmie znacie odpowiedź na to pytanie. Więc tak w skrócie: to odpowiada za to siła oporu aerodynamicznego. Jeżeli będzie większa od tarcia tocznego kół, to pojazd ruszy względem Ziemi. Kolejne częste pytanie. Wyrównując prędkość wiatru, a później ją przekraczając, kierunek obrotu śmigła powinien się zacząć zmieniać. Dlaczego to się nie dzieje? Ponieważ nie ma takiej potrzeby, śmigło cały czas kręci się, aby generować ciąg w jednym kierunku, czyli do przodu pojazdu. W punkcie, w którym pojazd stoi nieruchomo względem mas powietrza, nie dzieje się nic spektakularnego, ponieważ śmigło i tak już generuje duży ciąg w kierunku przemieszczenia się pojazdu. Skoro pojazd jedzie pod wiatr i dalej przyspiesza, to nie staje się perpetuum mobile? Tak jak wspomniałem wcześniej, nie będzie przyspieszał w nieskończoność, ponieważ opór aerodynamiczny zacznie go spowalniać. Ten, który na początku go poruszył względem ziemi. A perpetuum mobile to nie jest, bo jakaś inna siła musiała najpierw wprowadzić w ruch jeden z ośrodek względem drugiego. Wiatry wieją z jakiegoś powodu, tak samo jak z jakiegoś powodu obraca się ziemia, czy płynie woda. Coś tę początkową energię musiało wzbudzić, którą nasz pojazd teraz ma szansę wykorzystać do poruszenia się względem ośrodka, w którym się znajduje. Czy potrzebna jest tutaj dźwignia? Nie, dźwignia nie jest niezbędna, aby to działało. Ona jedynie może zwielokrotnić istniejącą siłę, ale nie sprawia sama w sobie, że ten pojazd tak się zachowuje. To były najczęstsze pytania, dlatego mam nadzieję, że teraz już dosłownie każdy poczuł to zagadnienie na tyle, aby być przekonanym, że tam nie ma magii i jest wszystko w zgodzie z prawami fizyki. Bardzo dziękuję za przekroczenie 2000 subskrypcji. Do następnego filmu, pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się. Hej!